polski prasowy rozwijał się podobnie jak znane mi rynki zachodnie, europejskie, przecież jednak rynek amerykański jest trochę inny. Z tym, że my przez te 20 lat przerobiliśmy to, co gdzie indziej trwało przynajmniej 5 razy dłużej. Że ten rynek także w sensie jego objętości, pojemności, struktury wydaje mi się dzisiaj być rynkiem pełnym i dojrzałym. Co nie znaczy jednakowoż, że rynkiem już zamkniętym i nienaruszalnym. Jest wiele przykładów, które można pokazywać, cytować, że wiele się dzieje. Oczywiście jest kwestia też zmieniającej się formy. Dzisiaj to już nie tylko papier. Nośniki będą ewoluować w miarę zwiększania się dostępności, na przykład tabletów. Idea taka, że spotykamy się na rynku, jesteśmy różni, jeśli chodzi o poglądy, a tworzymy jedną branżę wydawniczą i działamy wspólnie, legła u podstaw tworzenia Izby Wydawców Prasy. Proszę Państwa, wśród ponad 120 podmiotów, które są zrzeszone w Izbie, mamy pełną paletę w sensie politycznym, czy ideowym, czy światopoglądowym, od lewej do prawej strony. I nigdy ten problem nie był czymś, co by nas podzieliło. Ale też Izba nie jest forum do dyskusji politycznej. Nie rozmawiamy jako wydawcy o tym, co piszą współpracujący z nami dziennikarze, jak piszą, jaką mają wizję świata. Znaczy ja myślę, że jak wiele osób zaskoczyło chociażby w zeszłym roku sukces, uważam, że tygodnika, który pojawił się na rynku, wydawało się jakby zamkniętym i ograniczonym do tych tygodników czterech, gdzie myśmy śledzili to bardzo dokładnie, dlatego że moje wydawnictwo wydawało wtedy Przekrój. I wydawało się, że no, nie ma szans na kolejny tygodnik opinii. Okazało się, że no, te szanse były, ten tygodnik znalazł swoje miejsce na rynku i jakby zdominował wręcz inne tytuły. To, że wiele się może dziać, no też pokazała chociażby umowa, którą podpisałem z Mikomem 30 czerwca. Wydawało się, że ten rynek też jest w jakiś tam sposób zastygły, ale 30 czerwca podpisałem ja umowę z Mikomem na zakup bez publiki. Piotr Sorosz podpisał umowę na zakup Polkomtela też 30 czerwca. Potem poszła umowa dotycząca sprzedaży TV. Tak, czyli jakby pewna dynamika nagle własności też się pojawiła i pojawiły się nowi gracze na rynku, którzy czy też inaczej skonfigurowani starzy gracze, no bo powiedzmy trudno nazwać transakcję z TVN-em jako pojawienie się nowego gracza, ale na przykład pojawienie się nas czy mnie no, było jakimś tak, było jakąś zmianą. I wydaje mi się, że ten rynek nam się tak. Ja dzisiaj patrzę i wtedy też patrzyłem zupełnie na ten rynek jako rynek bardziej dynamiczny, chociażby z racji tego, że pojawiają się nowe nośniki, jakim jest tablet, czy pojawił się nowy nośnik, jakim jest tablet, który według mnie zrewolucjonizuje w ogóle media wszystkie, nie tylko media papierowe, ale media elektroniczne również z telewizją i radio łącznie. Także natomiast na tym tle też ujawniają się różnego rodzaju grupy, które pytanie, czy znajdują swój wyraz w tych mediach, jakby chociażby grupa, która jest grupą, nazwijmy to centrolewicową, która to grupa jest jakby, ma inaczej widzi świat niż chociażby ta grupa, która czyta, uważam, że. I myśmy na przykład podjęli taką decyzję z Przekrojem, to znaczy szukając formuły dla tego Przekroju, uznaliśmy, że taka grupa istnieje, czy taka grupa istnieje, to zobaczymy po wynikach po paru miesiącach, bowiem uważamy, że tygodniki, te opinii, które były łącznie z Przekrojem, te cztery, bardzo się do siebie zbliżyły ideowo i jakby różnią się niewiele i chcemy dać inną propozycję. Wychodząc z założenia, że w mediach i w biznesie nie ma punktów stałych, one są bardzo dynamiczne i trzeba popatrzeć na takie dynamiczne jest nasze życie, szczególnie w tym okresie zmian technologicznych. Bo zarzuca mnie się na przykład na niektórych blogach, że jako wydawca powinienem się zacząć opowiedzieć. Ja myślę, że jako wydawca się koncentruję na biznesie.
sprzedaży. Chodzi o to, żeby dziennikarze dostali, dostali wynagrodzenie za swoją pracę, żeby można było płacić drukarnię, czy robić aplikację na tablet. Natomiast czy to muszą być tytuły, które jakby odzwierciedlają moje poglądy polityczne? To wtedy nie mógłbym wydawać, uważam, że i przekrój w jednym tytule, nawet w jednym wydawnictwie. Pytanie jest, jakby te wydawnictwa działają niezależnie, prawda, czy te redakcje. One jakby grupują się wokół lidera, jakim jest redaktor naczelny. I grupa osób przedstawia swoją wizję świata, a ja im dostarczam taką możliwość. Uważam, że temat naszej dyskusji o tym, czy jeszcze jakieś nisze są politycznie niezagospodarowane, moim zdaniem nie są, w ogóle jest... w ogóle to pytanie jest źle postawione. To nie wydawca powinien patrzeć, jaka partia polityczna, czy jaki ruch polityczny teraz idzie w górę i do tego dostosowywać swoje pismo. Takie jest moje zdanie. Polityka jest dobrym towarem. Czy ta polityka budzi zainteresowanie, czy jest perspektywicznym towarem medialnym, przynajmniej w mediach tych, którymi się zajmuje dzisiaj, czyli w telewizji. Otóż tak, dokonałem znowu pewnej symulacji. Policzyłem sumaryczną widownię, proszę Państwa, dzienną programów informacyjnych w Polsce, głównych nadawców, tylko głównych nadawców, łącznie z kanałami tematycznymi. I to jest raptem kilka pozycji dziennie, które ogląda łącznie 22 miliony ludzi. To jest sumaryczna widownia programów informacyjnych telewizyjnych w TVN-ie, w Polsacie i w TVP, łącznie z TVP Info, Polsatem News i TVN24. 22 miliony. To nie jest tak, że to są zawsze indywidualni biorcy. Są to łączne liczby. Prawdopodobnie w dużej mierze są to ludzie, którzy się wytwarzają. Natomiast to daje informację taką, że przynajmniej w tym medium zainteresowanie polityką, a te serwisy są z grupy polityczne, naprawdę jest ciągle bardzo duże. Podobnie zresztą ma się w kanałach tematycznych, informacyjnych. To poniekąd uzasadnia ich liczbę na polskim rynku. Jest ona fenomenalna i mało porównywalna z resztą Europy. Otóż, proszę Państwa, codziennie, to są dane z wczoraj, łączna oglądalność, udział w rynku, przepraszam, kanałów TVP Info, Polsat News i TVN24 plus Superstar TVN z NBC, to jest 8,34. Ona sięga w zależności od temperatury dnia od 8 do jakichś 12%. Ale ja mam wrażenie, że w tej chwili jesteśmy w sytuacji, kiedy zarówno media publiczne, jak i media komercyjne, elektroniczne są raczej elementem systemu władzy niż elementem kontrolowania tejże. I mam wrażenie, że zwłaszcza po 10 kwietnia 2010 roku, czyli po katastrofie smoleńskiej, zobaczyliśmy to z takim bardzo ostrym spojrzeniem, to znaczy to, co się działo po tym wydarzeniu i jak polskie media relacjonowały przebieg śledztwa, okoliczności, do których doszło w tej katastrofie, mówię o mediach komercyjnych, publicznych, elektronicznych, o telewizjach i rozgłośniach radiowych, no to woła o pomstę do nieba. Ja mam wrażenie, że nie byłoby sukcesu portali, nie byłoby sukcesu, uważam, że gdyby nie to, że jednak prawicowi dziennikarze mogli prowadzić programy w telewizji publicznej w latach 90. Mogli je prowadzić w czasach. Właśnie teraz jest czas na to, żeby się jednak angażować, żeby się spierać, żeby walczyć o pluralizm, żeby walczyć o różnorodność. Nie walczyć o nią w sensie walki o samą różnorodność, tylko walczyć o swoje poglądy, o miejsce dla nich, o definiowanie rzeczywistości. To jest stawka dzisiaj. Prasowo-tygodnikowy, no to skąd się wziął sukces, uważam, że no wziął się z dosyć, gdybyśmy już teraz kierowali się znowu metodą historykową, wziął się z tego, że na rynku pojawiło się miejsce. Miejsce pojawiło się stąd, że nowy wydawca tygodnika Wprost, powołując na redaktora naczelnego Tomasza Lisa, radykalnie zmienił charakter Wprostu z prawicowo-konserwatywnego, konserwatywno-liberalnego. I w związku z tym ci wszyscy czytelnicy, którzy Wprost do tej pory czytali, a była to całkiem spora grupa, są z różnych badań co najmniej 100 tysięcy, a w szczytowym momencie około 150 tysięcy
jest tak, że mamy w mediach właściwie głównie dzisiaj komercyjnych, bo telewizja publiczna i radio publiczne w dużej mierze też są właściwie dzisiaj mediami komercyjnymi. Mamy takie odbicie tego, jaką mamy scenę polityczną. A scenę polityczną mamy mniej więcej tak wychyloną w prawo, jak ten nieszczęsny włoski wielki statek, który tam leży gdzieś blisko brzegu. Czyli mamy właściwie całą scenę polityczną przesuniętą w prawo, bo